No witam cię, widzę bardzo serdecznie. Od 50 zł do kosy na GeForce Kinsie. Dzisiaj zaczynamy bitwą za 30 zł, czyli no znaczącą tutaj większością naszego budżetu się wpierdzielam, więc mam nadzieję, że któraś z tych 11 skrzynek, która jest oczywiście wrzucona do tej bitwy, okaże się tą, która da mi stary taki profit, że na GeForce Kinsie uda mi się tą kosę oczywiście zdobyć. Patrz, tu co się stało, 10 zł. No będzie naprawdę ciężko to odbić. 2,32, zobaczmy dalej. Już połowa skrzynek za nami. Mamy już skara. Złoty 60. Taste your luck. Zobaczmy, to jest chyba z kosą, co? No jakby tą skrzynkę tajemną otworzyć i jakby poleciała z niej od razu kosa, no to byłby na pewno majstersztyk skrzynkowy chyba w moim wykonaniu, tak? Need a dollar, tak się skrzynka nazywa. I daje syf. Okej, okay. One moment. Zobaczmy tutaj. Wupka jakaś, 16 zł. Ty, ta bitwa jest do wygrania, tak szczerze. I Pepe Bizon. Ej, pamiętam, to był chyba jeden z moich pierwszych skinów do Bizona, bardzo śliczny. Patrz, mamy to! 61 zł, stary. I zobacz, tak się robi profit, stary. I patrz, w tym momencie mogę sobie z tymi skinami iść, dajmy na to, na kontrakty. I spróbować swojego szczęścia na kontraktach. Może akurat coś się poszczęści. I załaduje mi tu naprawdę ładnego skina. Od 33 zł do 138 nawet możemy dostać item. 55 zł, wartość naszych itemów. Podpisujemy ten kontrakt, stary, i liczymy na coś Banger, stary, banger, 106 zł. To, co wrzuciliśmy do tego kontraktu, udało nam się dwukrotnie pomnożyć. I w tym momencie, stary, 126 zł. Na moim koncie. Ja ci oczywiście przypomnę o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, to dzwonę mapę w grę pod filmem. Komentarzy oczywiście napisz. I użyj oczywiście kodu Kroxy na GeForce Skinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Sprzedajmy jeszcze te itemy. 130 zł. Okej. Okay. Kodzi Kroxy. Kodzi Kroxy oczywiście. Logujesz się z linku zapisu. Bądź klikasz tutaj oczywiście magiczny przycisk od promocyjny. No i kodzi Kroxy. Przez 2x wpisujesz. 5% więcej masz na stałe do wpłaty. I oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Jak chcesz sobie konto doładować, to tutaj oczywiście wszelakie metody płatności masz. I masz coś takiego jak dzienny bonus. Ja też sobie go dzisiaj wykorzystam, bo no, jako iż robimy challenge od zera do kosy praktycznie, no coś może tutaj nam polecić. O właśnie, co może nas przybliżyć do tego challenge'u, na przykład skrzyneczka. Okej, okay. Skrzynia za free, nie wiem jak ona kosztuje, ale no jak za free to biorę, tak? Mamy glocka jakiegoś. Okej, okay, no i będzie to jakoś nie wiadomo ile, 80 groszy, ale zawsze to nas jakoś delikatnie do tego naszego celu przybliża, tak? Nie można narzekać, stary. Dołączamy do tej bitwy. 11 zł, nie zdążyłem, aha, spoko. No ale mamy tutaj coś za 12 zł. Need a dollar jest ta nasza skrzynka. W sztukach 3, no ta CZ-ka to będzie mocny banger. Co? Jakiś G3, okej, okay, 13 zł, no tego się nie spodziewałem. Ale zobaczmy tutaj. No tutaj puściutko ten digielek, ale nie wiem, gościu wygrał bitwę tym, no tą autokampą, nie? Za 13 zł, no tali bym nie powiedział, nie? Mamy jeszcze 120, mamy 120 zł, jest to budżet, z którego jak najbardziej tą kosę można zrobić, nie? Dlatego wrzucamy jeszcze Ridiculous, no wrzućmy tam jeszcze El Chapo i będzie ta, no ja tutaj muszę się pobawić trochę tymi tańszymi skrzynkami, nie? Oj, 4,20%, nie. W takie procenty to myślicie się chyba nie bawimy, co? Tak mi się wydaje. Dorzucamy Bite of Skin i Lucky Punch. Coś jeszcze? Czy to będzie przesada? Dobra, dorzućmy jeszcze to. Skrzynki za 72 zł, więc taką bitwę sobie tworzymy. No i oczywiście kolujemy bota. No i zobaczmy. 10 skrzynek. Czy ta bitwa przybliży mnie do wykonania tego challenge'u? Ostatnio, pierwszy raz od naprawdę... No nie wiem ile, czy nie, nawet od roku jakiegoś udało mi się ten challenge wykonać. Jak nie widziałeś filmu, no to zapraszam do obejrzenia, więc zobaczmy, czy dzisiaj też może szczęście się do mnie uśmiechnie. Po Glocku tutaj za 10 zł jest to, no, solidny tutaj zastrzyk. No ten kałach też dychę niestety kosztuje. I póki co, no już widzę, że dostajemy na dziurę, jeżeli tutaj nie poleci jakiś banger 2,32, no i ten scout z 15 zł. Może kosztować. Mamy tutaj M-kę jakąś za 6 zł. Bite of Skin teraz. Skrzynka leci. P90 to będą grosze totalne. Lucky Punch. No tu by się nam przydał taki Lucky Punch. No ale spada niestety tutaj różowy skin, który kosztuje 6 zł. Chociaż ta AWP ostatnio nas uratowała. Czy tak będzie i teraz? 37. Nie no, patrz. Kurczę. Dobra, mamy skina pocieszenia.
zobaczmy, co tam spadnie, ale wiesz, co jest najgorsze? Że w tym momencie wracamy do punktu wyjścia. 50 zł. Tyle nam zostało. Sprzedajemy to, co mamy i no, trzeba tutaj zaryzykować i po prostu, no, wystawić po prostu karty na stół, tak? Wyłożyć karty na stół i no, po prostu zaryzykować, tak? Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. 50-50, Water Elemental, dorzucamy do tego strzynie, niech będzie My Zone i możemy wrzucić jeszcze 17 zł, o ile dobrze liczę, chociaż z moją matematyką różnie bywa, ale Jingle V2, myślę, że ta skrzynia może nas poprowadzić do zwycięstwa. Jest taką bitwę, na 3 osoby sobie tworzymy kolejne boty i 4 skrzynki. 4 skrzynki, które jeżeli dadzą nam profit, to jesteśmy w stanie odbić delikatnie i do tej kosy się troszkę zbliżyć. 5-7. Nie, co, 52 zł, co ty gadasz? 52 zł. Glock ratuje, stary, Glock ratuje mocno. Ale patrz, co się w ogóle stało, że to pierwsze skrzynia. 57 zł dałam mu. Nie, proszę, nie. Ginold, ratuj mnie. GG, przegraliśmy. Przegraliśmy, stary. Ja nie mogę, stary. 200 zł to było.